Zbierzmy wszystko raz jeszcze. Fakt, że Kunze zgłosił się do Instytutu Chorób Popromiennych, wskazuje, że nie należy do mafii samochodowej. Prawdopodobnie powiedziano mu, że przemyca narkotyki lub inny towar. Pytanie, dlaczego się ukrywa? Mamy trzy możliwości. Pierwsza, zlikwidowała go mafia. Wówczas dostaliśmy złe karty. I druga, uważa, że chcą go zabić i dlatego się ukrył. W takim wypadku na pewno spróbuje się skontaktować z rodziną i wpadnie w naszą pułapkę. Przepraszam? Nie mam czasu, oddzwonię później. Trzecia możliwość. Nie wierzy w diagnozę profesora Moltkego, nie zgadza się z wyrokiem śmierci i oddaje się w ręce amerykańskich specjalistów. W tym przypadku, panie prezydencie, wykazałem się przezornością i nawiązałem kontakt z FBI. Chce pan powiedzieć Amerykanom, że w Berlinie znajduje się materiał radioaktywny, prawdopodobnie pluton? Tak. Czy wówczas go na mnie zabiorą? Nie. Chciałbym rozmawiać z jednym z trzech mężczyzn, którzy weszli do pańskiego lokalu. Najlepiej z tym w czarnym płaszczu i szarym szaliku. Telefon do pana. Mówi Oskar Kunze. Mam wasz materiał radioaktywny. Chcę dostać milion. Jeśli nie zapłacicie, wysadzę go. Wiem, gdzie jest ciężarówka. Znam numer pańskiego Mercedesa. Milion. Odezwę się, gdzie i kiedy będę chciał. Tak, jakiś czas był bezrobotny, ale potem przyszedł do domu i powiedział, że znów ma pracę. Nie mówił na jak długo, a ja nie pytałem. Mam wrażenie, że nie jest pani ze mną szczera. Dlatego ja będę szczery z panią. W samochodzie, którym pani mąż przyjechał z Polski do Berlina, przemycono materiały radioaktywne. Przypuszczalnie pluton pochodzący z Rosji, z tamtejszych kręgów wojskowych. Wiem, że pani mąż nie zdawał sobie sprawy, co przewozi, inaczej byłby ostrożniejszy i nie ukrywałby się. Pytanie, kto odebrał pluton tu w Berlinie?
Sądzimy, że był to ktoś z firmy spedycyjnej, dla której pani mąż pracuje. Dlatego potrzebujemy nazwy tej firmy. Panie mężowi, nic się nie stanie. Mogę usiąść? Proszę. Wszyscy wiemy, że jest on tylko narzędziem w rękach terrorystów. Nie wiem, gdzie jest, powiedziałabym panu. Proszę pomyśleć. Może jednak mąż o czymś wspomniał. Powiedział chyba, że pracował już wcześniej dla tej firmy. To już coś. Sprawdzimy jego poprzednich pracodawców w kasie chorych i w ubezpieczeniu społecznym. Nie odbierze pani telefonu? Gdzie jesteś? Mogę z nim porozmawiać? Oskar, jest tu ktoś z policji, chce z tobą mówić. Hallo, Herr Kunze. Przerwał połączenie. Kiedy pani mąż znów się odezwie, proszę mu przekazać, żeby nawiązał z nami współpracę. Nie ma się czego obawiać. Przeciwnie. Niezależnie od tego, jak głęboko w tym siedzi, zostanie uniewinniony. Otrzyma nawet nagrodę, obiecuję. Powiem mu to, kiedy się odezwie. Odezwie się na pewno. Może mu pani powiedzieć, że chodzi nie tylko o jego życie, ale być może również o życie setek tysięcy ludzi. Chcę milion, inaczej na ulicy Matterhorn za chwilę zjawi się policja. Rozumie pan, Kaiser? Przekazanie pieniędzy ma się odbyć w porcie zachodnim przy 8 Pirsie. Przyjedzie pan o 15 sam z pieniędzmi. Będę samochodem. Materiał mam w bagażniku. Będę uzbrojony. Pan mi odda pieniądze, a ja panu samochód. Pan odjedzie, a ja zniknę w porcie. Nie, 8 Pirs jest nieczynny, nie ma tam nikogo. Nie, żadnego sprawdzania. Kiedy mówię, że to gówno jest w bagażniku, to jest w bagażniku. Albo zrobi pan tak, jak mówię, albo nic z transakcji. Zrozumiał pan, panie Kaiser? Oskar Kunze jeździł dla nas jako zastępstwo za Franza Göllnera. Pierwszy raz 7 tego miesiąca. Punktem docelowym było przedsiębiorstwo Kozłowski w Szczecinie. Ładunkiem były pralinki. W spedycji Szomski załadował później 20 ton mrożonych gęsi i 9 był z powrotem. 12 znów pojechał z pralinami dla Kozłowskiego. 13 wyruszył w drogę powrotną z ładunkiem 8 ton słodyczy. Przedwczoraj w nocy lub wczoraj wczesnym ranem miał wrócić, ale tak się nie stało. Dowiedzieliśmy się, że w Szczecinie wyładował towar, dokonał kolejnego załadunku i przekroczył granicę o 23.50. Potem ciężarówka i kierowca zniknęli. Zawiadomił pan policję? Oczywiście. Dlaczego my o tym nie wiemy? Proszę sprawdzić, czy rzeczywiście wpłynęło doniesienie. Może powinniśmy panom opowiedzieć o wypadku? Proszę, jeśli to ich zainteresuje. Kunze wypadł z drogi przednimi kołami na pobocze i jeszcze się obsunął. Lakier się porysował. Dałem wóz do sprawdzenia, ale nie było żadnych innych uszkodzeń.
Czyli, że 10 jechał innym samochodem niż ostatnio. Wtedy prowadził wóz numer 5, teraz zniknął z 11. Gdzie jest teraz numer 5? Dzisiaj rano miał jechać do Pragi. Ale pańscy podwładni nikogo nie puszczają. Witam. Ciężarówka jest napromieniowana, 57 impulsów na sekundę. Ośrodek promieniowania w tylnej części samochodu. W tym miejscu przyspawany jest uchwyt nienależący do wyposażenia. Wygląda na przemyt. Dziękuję. A co do gęsi, dokąd je dostarczył? Coś z nimi nie tak? Ja zadaję pytania. Więc dokąd? Do sieci sklepów Lecker. Kiedy? 9 lub 10. Odebrała je jedna z filii. Nie mają centralnego magazynu. Może to było wcześniej. Mięso to nietrwały towar. Mamy ładunek napromieniowanych gęsi. Panie doktorze Frentzen, jakie niebezpieczeństwo dla konsumentów przedstawia ich spożycie? Trudno powiedzieć. Gęsi z tylnej części ciężarówki zostały silniej napromieniowane niż te przewożone w pobliżu kabiny kierowcy. Dla orientacji trzeba przyjąć jakąś wartość średnią. Powiedzmy 29 impulsów na sekundę z tolerancją plus minus 6. Mittelwert annehmen. Der liegt bei 29 Impulsen pro Sekunde plus minus. W gruncie rzeczy nie jest to wiele, zakładając, że nikt nie zje sam ważącej 3 kilo gęsi. Tylko zostanie ona podzielona pomiędzy 3-4 osoby. Otrzymamy wartość daleko niższą niż ta, jaka stanowiłaby zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Zastanawiam się nad ostrzeżeniem ludności. Jeśli wydamy ostrzeżenie o zatrutej żywności, ryzykujemy wybuch paniki, która może mieć daleko gorsze następstwa niż szkody zdrowotne u paru osób. Poza tym większość gęsi i tak już dawno zjedzono. Jakieś pytania? Nadal nic nie wiadomo o przemytniku? Nic. Obserwujemy ambasady, które mogą być zainteresowane transakcją, ale nie stwierdziliśmy nic podejrzanego.
Panowie, widzę tylko jedno wyjście. Gdzie u diabła jest Kunze? Pani Kunze, to jest profesor Moltke, lekarz, który badał pani męża w szpitalu. Dzień dobry. Powinna pani posłuchać, co ma do powiedzenia. Zechcą panowie usiąść? Pani mąż został napromieniowany. Powiedziałem mu to wyraźnie po badaniach. Powiedziałem mu coś jeszcze. Mianowicie, że dawka promieni była śmiertelna. Pomyliłem się. Mam ogromne wyrzuty sumienia. Profesor Moltke jest naukowcem, nie lekarzem. Istnieją nowe metody, które uratują pani męża. Zatrzymają postęp choroby. Pod warunkiem, że natychmiast stawi się na leczenie. Nie zadzwonił, nie wiem, gdzie jest. Zbierzmy fakty. Prześwietliłem życiorys pani męża i dowiedziałem się, że ma przyjaciela z wojska. Heinza Klose, właśnie. U niego go nie ma. Ma wuja w Poddamie. Tam też go nie ma. Franz, kolega z pracy, którego zastępował na urlopie. Franz dał mu pracę, dlatego Oskar w zamian miał podlewać jego kwiaty i miał klucz do mieszkania. Gdzie mieszka ten Franz? Nie wiem. Nazwisko? Göllner, Franz Göllner.
Nie, Kaiser, nie spotkamy się. Tym razem będzie inaczej. Pan da mi pieniądze i kiedy będę miał je w ręku, powiem, gdzie jest pluton. Po doświadczeniu w porcie jestem mądrzejszy. Pertraktuje pan z człowiekiem, który nie ma nic do stracenia. Wasze gówno mnie napromieniowało. Umrę za tydzień, dwa. Ale najpierw chcę milion. Jeżeli nie dostanę jutro forsy, wszyscy wylecimy.